wszystkim, z tej strony Alien Agulenka, jak ktoś woli. Witam Was w The Sims 4. Nasze simy już wstały. Ostatnim czasem dużo się naszych simów podziało. Oni tu się ogarniają. Ja też ich po ostatnim odcinku ogarnęłam na tyle, żeby ogarnęli sobie pracę. Dobra, ty tam nie krzycz, tylko weź sobie coś do jedzonka. Ty coś na szybko, niech to będzie kanapka z masłem orzechowym i dżemem. No i tak, on chyba dostanie dzisiaj awans. On tutaj spełnił oba warunki, czyli drugi poziom charyzmy oraz drugi logiki. Ma ukończenie raporty, ma dobry pasek pracy. Z nią jest nieco gorzej. Ja tu co prawda zdobyłam nią poziom komediowych umiejętności. Jednak, no niestety, to był drugi poziom, a potrzeba trzech. Więcej jeszcze chyba awansu na pewno nie dostanie. Niestety. No tutaj raporty. Aktualizacja profilu społecznościowego ukończona. Ona ma tam ponad 240 subskrybentów. No i tutaj chyba z tym awansem będzie ciężko i kiepsko, ale on może ten awans dostanie. Aktualnie są biedni jak myszy, po prostu strasznie biedna myszka. Mam nadzieję, że to się jakoś poprawi, bo i pies nawet nie ma co jeść, więc będzie kiepsko. Także tutaj po prostu, no właśnie, czy mogę to sprzedać może? Przydałoby się psa nakarmić. Mogę sprzedać? No mogę, no to sprzedam. To sprzedam, przy okazji nakarmię za to psa i będę miała większy porządek. Nie oszukujmy się, napełnij miskę 5. No zabrakłoby nam dwóch simoleonów do tego, żeby to ogarnąć. Napełnij miskę psa i oczywiście mocuj się, pochwal, weź na smycz czy coś takiego, weź na spacer może wyprowadź. O właśnie, krótki spacer przed ranem, przed pracą. No bo wiadomo, że musi sobie tutaj piasek też się załatwić. No, mamy na spaną miseczkę, więc szybciutki spacer. Szybciuteńki spacer. I co? Ja jeszcze ich tutaj nie ogarniałam żadnych strojów. Nie miałam to zupełnie czasu, przyznam się szczerze. Ale ich ogarnę. Ten tutaj ma jakiś pociąg do książek. No dobra, fajnie, że mam pociąg do książek. Pada deszcz, no ale z pieskiem trzeba wyjść. Nie ma przebacz. Pada, nie pada, piesek potrzebuje i koniec tematu. Więc my tu właśnie będziemy już wychodzić. Myślę, że... No dobra, wyjdziemy sobie troszeczkę dalej. Oni do pracy się idą, więc ich budżet będzie zdecydowanie lepszy. Zdecydowanie lepszy. Kurde, no i chciałabym znowu... O, dzień dobry, witam kogoś nowego. Jakieś serduszka tu rosną. O, bo się kochają, super. Dzień dobry. Okej, super. To fajnie, że znowuż sobie są na spacerze. Ile tu piesków jest? To stąd tyle śmieci rośnie, rozumiem. Jednak Benko jest najbardziej przystojnym pieseczkiem. Dera był ulubiony, nie, rozmawiaj. Oczywiście poproszę załatwienie się, bym chciała. Ale widzę, że jest ciężko. Wyjątkowa wieś plus 200, dajesz wyjątkową wieś. Instagram już jest rzucony, daj przysmak. No możemy. Możemy. Dobra. Ja bym chciała, żeby się załatwił, tylko widzę, że będzie ciężko. Dobra. Wykąp więcej opcji, daj przysmak, daj. Nie. Odepnij smycz, może zrobimy. Odepnij smycz. O, słodko. Odpięła smycz, może tym razem się. Ojej. Może tym razem się załatwi, aczkolwiek widzę. No już ja wiem, że ten, jak dzwonić. Poprosi o załatwienie się. Ona pójdzie do pracy, spokojnie, ona pójdzie do pracy. Poprosi o załatwienie się. Niech on się ładnie, pięknie załatwi. On tutaj siedzi przy komputerku. No dobrze. Okej, piesek się załatwi, bo sprzątamy, będzie gites, dobra. No. No to już wszystko? Czy jeszcze coś? Jeszcze, okej, okay, dobra. Musiał się pokręcić, typowy bokser, dobra. Podnosimy, no i co? No i ona może już iść w sumie do pracy. Ona już może iść do pracy. Miałam te stroje, bym zrobić i nie zrobiłam tych strojów w końcu im.
Czy ja mam jeszcze po kimś posprzątać? Czy tu jeszcze ktoś mnie paskudził i nie posprzątał? Nie wiem, no ale dobra. Jest godzina 8:32. Czy ona może już do pracy iść? O, tu. Idź do domu. No to nie. To nie. To weźmiemy sobie go na smycz. Weź na smycz i powrócimy sobie do domku. No i cóż, jakie dzisiaj plany mamy na to? Mamy takie plany, żeby się po prostu bogacić. Bo chciałabym zrobić im wesele. No właśnie, powiedzcie mi, jakie mam wesele zrobić? Czy to wesele ma być publiczne, czy może jednak prywatne w domu? Co tu zrobić? Słuchajcie, powiedzcie mi, co tu zrobić? Bo ja bym bardzo chciała im to wesele wyprawić. Ojej. Dzięki. Tylko nie wiem jakie. Znowuż wszystko jest bardzo ciemne. Jak ja mam tu jakąś miniaturkę wykombinować? To jest wszystko takie bardzo ciemne. O kurczę, dobra. Możemy tą smycz odpiąć. Ślicznie, Piesio, chodzisz bez ten na smyczy. Odepnij smycz. Super. Dobra. Ćwicz śpiewanie. Nie. Ja chciałam, żebym poszła do pracy, ale widzę, że nie ma coś przeciągać. Że nie bardzo. Dobra, idę do pracy. Tak czy inaczej nie wiem, jak ten ślub zrobić, a przydałoby się, by ten ślub był no jakiś taki sensowniejszy. Ona już poszła, on już jest w pracy. Więc super, my jesteśmy teraz z pieskiem. Piesek śpioszka, bo pada deszcz. Dobra, spoko. No co, no musimy się troszeczkę wzbogacić. Ej, ale ja chciałam pieska obserwować. Musimy się troszeczkę wzbogacić, no bo jednak... O Boże, pies! Trzeba będzie cię wykąpać. Bo jednak potrzebujemy kasiory, nie oszukujmy się. Dobra, do twojej skrzynki pocztowej. Dobra. Rachunek, zapłacić muszę. No dobrze, to zapłacę. Okej, dzisiejsza poczta. Spoko, zapłacę. Nie ma problemu, tu akurat dużo płacić nie muszę, więc spoko. Pies oczywiście rozrabia. Ojejku, znowuż ten zacięty papier. Biurowa papierka zepsuła się i wszyscy oczekują, że Daniel przywróci ją do sprawności. Czy Daniel spróbuje naprawić ją sam, czy zadzwoni po serwisanta? Zadzwonię po serwisanta. I co wyszło? Wyszło, że Daniel zmienia wizytę do serwisanta, który naprawi. Niestety, niech będzie mógł przyjść dopiero jutro rano, więc o Boże! Wszyscy będą musieli obejść się bez kopiarki. No, to nie był dobry pomysł, przykro mi bardzo, ale myślę, że był bezpieczniejszy. Po prostu, co się dzieje, misiu pysiu? Myślę, że był po prostu bezpieczniejszy. Pewnie jakbym naprawiła sama, to by to zepsuła, więc i tak było źle i tak niedobrze, więc w sumie... No. Okej. Komuś się zmienił nastrój. Dobrze, mamy pieniążki. Nie dostał awansu. Kurka wodna. 186 zarobiła ona, a on? Aha, on jeszcze nie zarobił. Dobra, to może jeszcze dostanie awans. Dobrze, ona jest głodna. Czy mamy jakiś obiad w lodówce? Takie mam pytanie. Czy mamy jakiś obiad w lodówce, żeby coś sobie zjeść? Weź resztki. Może ja bym chciała po prostu otworzyć tą lodówkę. Po prostu otworzyć i mamy normalny makaron z serem i... No to weźmiemy sobie makaron z serem. Weź porcję. Makaron ser. No nie ma mieć, nie ma tutaj mieć w ekwipunku kawy obok kupy na psie, ten, obok psiej kupy. No świetnie, po prostu świetnie, z tym jest świetnie. Cały dzień leje, słuchajcie. Calutki dzień. No dobra. Dobra, wiecie co, ale jak ona nie dostała tego awansu, no to będzie mogła mieć ten awans później. Ja jej tu ogarnę ten poziom komediowy oczywiście. Ogarnę jej też serwisy społecznościowe. Znaczy zaraz to zrobimy, póki jeszcze nie ma tego naszego kolesia. Więc zaraz to będziemy rozbierać, ja tam sobie śpioszkę. No dobrze.
No i co? Ja myślę, że damy radę jej ten awans zapewnić. Napiszcie mi jeszcze proszę, jak w Simsach, czwóreczkach szybko zarobić kasę. Pomijam kody, bo nie bardzo mam ochotę na kody. Wolałabym zrobić to własnoręcznie. Troszkę się namęczyć, ale własnoręcznie i mieć z tego większą satysfakcję. Mam pomysł na domek, mam projekt domku, więc po prostu chciałabym właśnie to zrobić własnoręcznie. No ale właśnie pytanie jest jak? Pytanie jest jak? Dobra, ona sobie tu obejrzy te serwisy. Aha, bo tutaj śpioszka. Dobra, to jak on śpioszka, to ona pójdzie na górę, bo też tamten będzie chciał komputera skorzystać, więc telewizor może poczekać. Serwisy społecznościowe aktualizuj. Serwisy społecznościowe udostępnij zdjęcia. Serwisy społecznościowe aktualizuj i jeszcze raz sprawdź liczbę, to nie. I jeszcze raz usunij zdjęcia i jeszcze raz aktualizuj. Myślę, że to wystarczy do czasu, kiedy przyjdzie ten nasz oszołom. Ten nasz oszołom przyjdzie, że też będzie chciał komputer, więc wiadomo. Dobra, troszeczkę przyspieszymy, bo nie ma co przedłużać. Nie ma co przedłużać. Czekam, aż on dostanie awans. Byłoby superaśnie, bo nam potrzebna jest kasiorka bardzo, bardzo. Myślę, że on ten awans zostanie. Myślę, że on ten awans zostanie. Okej, czwarty poziom charyzmy. No dobrze, spoko. Dobrze. 300, no dobrze, 300 frustrujących to całkiem sporo. Mamy i awans, słuchajcie, mamy i awans, mamy i kasę. Super. Jak on teraz będzie pracował? 12 za godzinę, 35 na godzinę, ok. 187, czyli o jeden simoleon więcej od niej. Dobra. Wtorek od 9, czyli pasuje od 9 do której? Następne dni wolne, 4 dni. Dobra. Okej, super. 300, tu jest 320, ma dobra. Super, mamy kasę. Na razie tą kasę zostawię. Nie będę tej kasy nigdzie ruszać, bo nie ma sensu. No poza tym, że muszę umywalkę kupić. No właśnie, trzeba by było jeszcze odkurzacz puścić. Poza tym, że muszę umywalkę kupić, to wiadomo, że to muszę. Ale chciałabym tą kasę sobie zostawić, weź porcję. On niech się trochę ogarnie. Ona tutaj ma już ogarnięte to, dobra. Co ty chcesz? Wyczyść. Okej, nie wyczyści. Dobra, musimy kupić tylko umywalkę, która się zepsuła i nie mieliśmy kasy na jedzonko dla pieska, więc trzeba było to szybko jakoś załatać. I trzeba jeszcze zapłacić rachunek, o tym trzeba pamiętać. Aha, miałam sprawdzić, jak on pracuje. Jak on pracuje? Od 9 do 17? Tak, do 17, okej. Okay. Ona też od 9. Okej, okay, dobra. Czyli tak jak pracował, tak pracuje dalej. Myślałam, że on pracował jakoś wcześniej. Dobra, on sobie zje. No trochę tak sobie osobno dzisiaj będą jedli. Co ty robisz znowuż? Halo? Okej, aktualizujesz status. No dobrze. To go zaktualizuj. A potem pójdziesz ogarniać sobie umiejętności komediowe. Pierwszy jeszcze puścisz odkurzacz, zacznij sprzątanie, a potem puścisz sobie ogarniać, pójdziesz. Umiejętności komediowe, które są potrzebne do awansu. Powiedzmy, do awansu. Okej, okay, kanał komediowy. No, ma prawie 350 subskrybentów, bardzo ładnie. Co ja chciałam? Nie. Coś kliknęłam, nie tak jak chciałam. Oglądaj kanał komediowy. Muszę to kliknąć dwa razy, bo wiem, że na jeden punkt to nie wystarczy. Zjadłeś? To fajnie, możesz posprzątać. Tylko ty jesteś. Aha, dobra, okej. Dobra, skorzystaj. Dobrze, skorzystasz sobie. No i on sobie pójdzie ogarnąć też te raporty. Tylko jeszcze zobaczymy sobie za chwilkę. Czego on się musi nauczyć? Czego on się musi nauczyć? Po prostu sieć. Tak, raporty. Do awansu kolejnego. Okej, okay, charyzma. No dobrze, spoko. Charyzma może być. Dobra. Charyzma może być. Tylko jedna, dobra. Jesteś rozbawiona. Cieszę się bardzo, że jesteś rozbawiona.
Kanał komediowy. Cały czas komediowy, bo ja potrzebuję tego punkciku. Ok, teraz tak. On sobie będzie ogarniał komputerek, więc troszeczkę ich przyspieszymy. Ale zanim to jeszcze kupimy sobie umywalkę. Musimy kupić sobie umywalkę, no bo jednak nie mamy umywalki. Więc trzeba ją uzupełnić. Najprostsza umywalka kosztuje 120, więc spoko. Tragedii nie ma, no ale zawsze to jakiś wydatek, prawda? Dobra. Halo, chcemy życia. Dobrze, to co? To teraz będziemy sobie troszeczkę przyspieszać, bo jednak oni tutaj będą koksać sobie te umiejętności. Co robisz, pies? Piesek, ach, bo tu się zepsuło. No dobra, to może tutaj jeszcze zrobimy wymień. Kolejne 100, super. Kolejne 100, biednemu zawsze wiatr w oczy. Pieska trzeba będzie wykąpać, bo piesek po prostu przegina. No cóż. Dobra, chcę przyjść do ciebie. No możesz przyjść, tylko tyle, że ja jestem trochę zajęta, ale przyjdź, spoko. Wizyta kumpla zawsze mile widziana. Najwyżej raporty wypełnią się później. Ważne, kurde, żeby też mieć kontakty towarzyskie, a nie tylko, wiecie. O, może nam właśnie odkurzacz posprząta po psie, który się tu bawił. Dobra. Kurde, cały dzień leje. Calutki dzień leje, słuchajcie. No, tutaj zmyj to, w sensie wsyśnij to, proszę. Bardzo bym była rada, żebyś to wsysnął. Czemu ona wstała od tego? Od tego telewizora. Halo, halo, koleżanko. Co ty chcesz? Opróżnij. Serio? Już opróżniłaś? Super. Dobrze. Podnieś. Dobrze, to pójdź podnieś śmieci. No dobrze, niech trochę poogarnia w domu, zanim przyjdzie ten kolega. To w sumie bardzo ładnie. Czy ten kolega tu jest? Te Simsy są tak bardzo ciemne, że to aż boli po prostu. To mnie strasznie irytuje. To nie jest fajne. Nawet nie wiem, gdzie jest ten kolega. Co tu się stało? Halo, koleżanko. Co się stało? Boziu, jak mam ci zdjęcie zrobić? Czy ty się wywaliła na własnej kupie psiej, czy co? O co chodzi? Jej, no boli cię, ja wiem, że cię boli, ale dlaczego ty się przed nim wywaliłaś? O co tu chodzi? Ja nie wiesz. Dobra, zrobimy sobie zdjęcie. Zobaczmy, co się stało. Fuj, wywaliłaś się w to, świetnie. Baw się, urządź bitwy na... Nie. Okej, okay, podniosłeś ten śmietnik? Nie podniosłeś tego śmietnika w końcu. Aha, bo ty chcesz się przywitać, dobrze. To się przywitaj. Myślę, że raczej nie jest to przyjemne. Rozmawiaj z Simem, dobrze, rozmawiaj z Simem. Na błocie się przejechała, no cóż. No cóż, no bywa, no takie życie. No takie życie. Dobra, jebs, nie jebs, tylko podnieś ten śmietnik. Wykąp się, zaraz. Śmietnik miałaś podnieść, bo jest bałagan. Baw się, nie mogę tego jakoś posprzątać, niczego takiego nie mogę. Tu są jakieś śmieci wyrosły na kupie. No nie wierzę po prostu. Za 5, bardzo dobrze. Znowu jakieś tam śmieci wyrosły. Na kupie, tu gdzieś na kwiatek na śmieciach. Podnieś to proszę, dziękuję bardzo. Super. Nie wywalaj się już więcej. Dobra, czy tu można wyrzucić śmieci? Nie można. To sobie wytrzemy. Wykąpiesz się, weźmiesz prysznic po prostu. Niech tam nasze raporty, drogi kolego. Raporty prawie się kończą, więc spoko. Raporty prawie się kończą. Co ty robisz? A, wycierasz, dobrze, to jest wycieranie kałuży, dobrze. A to jeszcze potem ogarniesz pieseczkowi miseczkę. A ten kolega to do nas przyjdzie, czy tak będzie moknął? Przyjdziesz tu, halo? Ale kolego nic nie widzę. Nie wiem, gdzie ty jesteś, kolego, bo jest strasznie ciemno. Czego ty nie możesz? Czego ty nie możesz? Okej. Obsesje zwierzaków. Okej.
Wiesz, że czasem belko może mieć się. Okej. No, czasem się zdarza. No to co robisz tak w ogóle? Dobry piesio. A propos obsesji, dobra. Wykąpałaś się już? Spoko. Ja bym chciała, żebyś ogarnęła ten kanał komediowy i kolega, żeby to w ogóle przyszedł. Bardzo nieswoja. No ciekawe czemu. Ciekawe czemu jesteś bardzo nieswoja. Dobra, mi się pysie. Czy co my tu mamy jeszcze do zrobienia? Dzisiaj ogarnęliśmy sobie kanał komediowy. Aha! Słuchaj, kumpel do ciebie przyniósł. Miało być fajnie, miało być nie, no spoko, miało być super, miało być piwko, a on sobie poszedł spać. No nie mam pytań, nie mam absolutnie. Co to się? Hej, hej, hej. No, nie wolno. Dobry to się. Tak to się. A on sobie może spać, no dobrze. Jak wolisz, to ją troszeczkę przyspieszymy. Co się dzieje, to się? Co się dzieje? No nie, naprawdę, ja nie mam kasy na to wszystko. Świetnie. Świetnie, po prostu wiecie co zrobili, 500 już nie mają ponad połowy. Cieszę się niezmiernie. Jak tam jej, o Boże, jej umiejętności komediowe są poniżej po prostu wszelkiej możliwości. Co robi pies? Aha, pies nam wywala śmietnik. Dobrze, pies, super, dzięki ci wielkie. Ja go wstawiam, pies wywala, no świetnie. Jakież to bokserowo-psowe. Dobrze, ona idzie spać. Okej, okay. No to tym pięknym akcentem Simka właśnie zakończyła nasz odcinek, ponieważ postanowiła pójść spać. Okej, okay, no cóż, dzisiaj przyszedł kolega, który do nas nie doszedł. Znaczy, on gdzieś tam, widzę, słyszę, jest. Ogarnęliśmy awans i co? I wywaliliśmy się na błocie. No, zdarza się. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapeczki w górę. Napiszcie mi, co o tym wszystkim sądzicie, jak tam Wasze simy, czy też macie taki ciemny obraz. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!